Fundacja Twój Everest, zajmująca się szeroko pojętymi działaniami na rzecz dzieci i młodzieży, zorganizowała w Zabrzu projekt pod nazwą Centrum Mediacji Rówieśniczych i Szkolnych. Celem projektu Centrum Mediacji Rówieśniczych i Szkolnych było stworzenie w 5 szkołach naszego miasta centrów mediacji rówieśniczych. Młodzi ludzie, uczniowie 6, 7, 8 klas na specjalnych, długich, 20-godzinnych szkoleniach uczyli się tego, jak mediować w konfliktach między rówieśnikami. Cały system mediacji w szkole polega na tym, że uczymy nauczycieli, uczymy uczniów i oni razem stanowią pewien zespół, który zajmuje się właśnie wspieraniem osób w konflikcie, takim wspieraniem, żeby można było mediacją te konflikty zakończyć. I nauczyciele mają funkcję zarówno mediatorów, jak i edukatorów, a także opiekunów, tak? Czyli tym młodym ludziom, którym dajemy narzędzie, taką kompetencję przyszłości, towarzyszymy, wspieramy ich, organizujemy te mediacje, pomagamy w prowadzeniu tych mediacji i ten projekt właśnie zaistniał, a właściwie od roku dzieje się w Zabrzu. Dla nas mediacje gdzieś brzmią obok i troszkę dalej, a tak naprawdę mediacje są nam potrzebne na co dzień w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, w życiu społecznym. I cieszę się ogromnie, że tak ogromna grupa młodych ludzi podejmuje się tego niełatwego tematu. Mediacje to tak właśnie zagadnienie z pogranicza psychologii, prawa. I widać, że mnóstwo młodych ludzi ma właśnie zacięcie do podejmowania takich działań. Na chwilę obecną w szkole, która liczy 350 uczniów, mamy 11 mediatorów i 2 opiekunki. Dla nas nauczycieli, dla nas dyrektorów, pedagogów jest to ściągnięcie ogromnego bagażu konfliktów młodych ludzi, konfliktów, których czasami nie rozumiemy i które potrafią rozwiązać tylko i wyłącznie oni, bo oni mają swoje racje, oni znają swoje problemy, natomiast my powinniśmy stać krok za nimi, po to, żeby wesprzeć, kiedy jest trudno, albo kiedy trzeba dołożyć troszeczkę metodologii, metodycznego doświadczenia życiowego. No i takiej miłości do dzieci chyba. W naszej klasie zostały przeprowadzone anonimowe ankiety, na którym trzeba było napisać, kto według nas jest najbardziej obdarowany zaufaniem. I właśnie ten, kto miał najwięcej głosów, po prostu był tak jakby wywołany do zostania mediatorem, ale również nasza pani po prostu wybierała osoby, które jej zdaniem mogłyby do tego zadania się właśnie nadawać. Zaczynaliśmy od około maja i skończyliśmy we wrześniu. Całe szkolenie trwało 20 godzin, tak łącznie. Czuję się bardzo przez to taki, że mogę rozmawiać z ludźmi i im pomagać rozwiązywać problemy, w których ja naprawdę też kiedyś miałem problem i ludzie mi pomagali, więc chciałbym się też trochę im odwdzięczyć. Jeżeli ktoś ma problem, to zawsze można raz podejść, po prostu powiedzieć, że potrzebuje pomocy, ale czasami nie będzie takiej potrzeby, bo wydaje mi się, że każda z nas jak zobaczy po prostu, że ktoś jest w jakimś konflikcie, to same będziemy ją proponowały tą pomoc. To jest wielka odpowiedzialność pomagać komuś i sugerować mu coś, co może zrobić w danej sytuacji. I na pewno jest to dość stresujące, ale każdy z nas został powołany przez klasę do takiego przedsięwzięcia i na pewno jest to ważna rola i się cieszymy, że w takiej roli jesteśmy. Moja klasa jest dość konfliktową klasą i teraz jako mediator mam też większe szanse na porozmawianie z nimi w spokoju czy próbę pogodzenia ich w normalny, cywilizowany sposób. Podczas uroczystego podsumowania projektu uczniom wręczono zaświadczenia potwierdzające oficjalne objęcie nowej roli – mediatora mediacji rówieśniczych. Mimo że projekt dobiegł końca, ich praca dopiero się zaczyna.